A co w sumie u Ranu, no bo dawno nie patrzyłem. Co? Kurde, już myślałem. Już myślałem, że... A ty, co jest? Bana masz? Nie wiem. Kurwa, co jest z tym jebanym internetem? Ty co jest? Kurwy jebanej! W drugiej przeglądarce spróbuję. Zobaczę, czy to w tej tylko nie działa, czy... Nie, w drugiej też nie działa. Nikomu nie działa. Co jest? Co się stanęło? Ostatni polski Anonymous. Ty. A jak film bezpośrednio jakiś kliknę? Dobra. Nie, nie chcę lecieć, ja se dojem. Oj. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie Porsche. Wystawia niesłychanie piękne przed starymi. Wszyscy dobrze się bali. Na pewno nie. A, Tarkow. Aha, na pewno. Oczywiście. Cześć, Anonim. Wiewiór, jaki wiewiór? Czemu on po nogach im celuje? O człowieku, daj spokój, to na pewno dziwne było. Te desynki w tym gównie to są człowieku tak rozwijane, że człowieku nawet nie widzisz gościa, on cię zabija. Dla kogo wyszła, dlatego wyszła. Dzięki, Roko. Nie chcę mi się w to grać. To nie ma sensu. Nie chcę te szmaty grają ze sobą. A, bo to jest lek meta ammo. Takich ludzi powinni na serwerach tak sami umieszczać, żeby się na czytach między sobą napierdali, miały dość i nie mogły przestać, żeby się czuły tego. Chyba zły jest, spore przekleństwo. Tak, na pewno. Kutasa se w dupę wstać, mieciu. Co jest tak negatywnie dziś? Mi się nie chce wiedzieć, co. Bardziej niż zwykle. Chyba w tą arenę nie będę grał. Cześć, koksu. Chyba nie będę grał w tą arenę. Nie chce mi się. Jak nie daj sobie takie odje... człowieku. Nawet ich nie banują w tej grze. Tram na lola. Jest desynk jakiś z dupy robany, jeszcze masz kur... 7 Polaków, człowieku, i każdy biegnie we mnie. I weź tu graj. Wiesz, przez takie kur... człowieku, to mi się grać nie chce nawet. Bo nie dość, że jest lagowany serwer, to też mata. Ci w ekran patrzy. Dobra, niech se leci. Nie rozumiem tego. Już zacznę przygotowywać. Dobra, on mnie nie widzi, ale on strzelał we mnie już zanim ja się wychylałem. To jest k***a rozumiesz? Cokoś wiedział, że tam kutasa trzymają, nie pozycję. Ta gra jest teraz biega śmieć, a tak to siedzi obsrany, skucany, bo widzi gdzie jesteś na ekranie. Tylko mi się nie chce grać w to, bo gdzieś się tak rozpierdzi. Człowieku w tych grach teraz, że szkoda gadać. Gotowy. Tu w ogóle wiedział, że gość tam jest, zanim w ogóle go zobaczył. Zobacz, 3 osoby, tu szmaty zobacz. Jaki to ma sens grać z tymi paruwami obsranymi, jebać. Czy był jakikolwiek zgon, gdzie nie poleciała wiązanka Venemi? Nie ma szans. Jakakolwiek jedna śmierć chociaż. Grać z tymi szmatami, człowiekami bez honoru. To nawet nie ma sensu. Zagram chyba Tarkow Arena. I przez takie szmaty się nie możemy razem pograć, widzowie, bo takie szmaty jesteście, że w ekran patrzycie. Jak zobaczyliście, gdzie jestem, to od razu w 4 osoby staliście i jeden kąt trzymaliście. No to się nie zdarza normalnie. Nie arena skan, tylko ludzie bez honoru w tych czasach są. Jeszcze weź sobie tam przypachluj może coś mądrzejsze, już nie będziesz i tak. Jeden z drugim. To nie ma sensu grać. Teraz już są takie czasy, że nie ma co, trzeba się chować. Stary, nie można grać z widzami, bo nie potrafią. Podadzą dupy za to, żeby zabłysnąć na 5 sekund. To jest najgorsze, wiesz mordo, że to jest najgorsze. To nie jest normalne zachowanie, mordo, bo ja też byłem widzem nieraz. I nigdy nie zachowałem się jak szmata w stosunku do ludzi. No to jest najlepszy ten przykład tego, że nie trzeba. Jak na ręce nie poszło, ty głąbie zasrany, wypier... Pewnie przez takiego ścieka jak ty nie poszło, bo się k***a napisz komuś monitor, bo jesteś nubem i nie umiesz normalnie grać. K***,
Kurwa, już nie pytasz, co jest? Co złe wibracje, coś. Od razu wiadomo, kto jest średni. Chłop, czekaj. Tak chłop się zapytał tylko, jak poszło na aremkach. Nic więcej. Nic. I dostał... Dzieci nie znajdziesz jak skawy. Dostał bombę wyzwisk. Po prostu wasze mózgi odrzucają pewien najważniejszy fakt na całym świecie, że ktoś lubi grać z skawem. To tak jak ty lubisz wpierdolić gówno i je wpierdolić, bo po prostu lubisz. Jak ktoś może lubić grać z skawem. Witam kierownika, jak to wygląda z tą gildią w WoWie, bo bym pograł, a nie mogę się zdecydować, czy warto na HC zaczynać przygodę z tym czymś i oczywiście czego brakuje, profesja, klasa. Nie, niestety, no nie zabiję ich, bo nie, no sam jestem tu. Musisz się zgłaszać do gildii, bo mnie już w niej, znaczy, no ja już skipnąłem WoWa HC po wyjebce. Dałem Guildmastera Liquidowi FF sobie i on będzie chyba prowadził dalej bo z chłopakami, o ile ktoś nie, tam nie, ja już to wiem, bo mamy debila na dżungli. Chłopy siedzą nam pod turetem ze 100 HP, wpierając się w creepy. I on tu nie przyjdzie, on poszedł w lesie u nich kampił. Zamiast tu przyjść. No to nie słowo, po prostu power robi tutaj, no nie da rady nic. Ja mogę nawet spróbować dobić potem jednego, to ale weź robi tylko u kim i odpycha, co ja mogę zrobić? Co? A, leśnik, dobra. Niestety. Leśnik. O kurwa. Ale chujnia. Ja już bym wyszedł. Znaczy nie, no nie wyszedł, ale nie chciałoby się grać. Gang też chyba ostatni. Nie trafię, ku. Bo jest ciężko trafić, jak się chowają za creepami. Ja też nie trafiłem Q w ogóle, ale to mi creepy zasłaniają, wiesz o co chodzi. To jest inna sytuacja. Wizję i na przykład głęboką wizję. Płytka wizja to jest na przykład coś w stylu, nie wiem. Załóżmy, że wszyscy teraz jamy pod Nashora, nie? No to płytka wizja to jest coś takiego, na przykład tu jakiś wardzik, tu wardzik, no to tu wardzik, nie? Mhm. No ale ja znam te sloty, te głębsze takie w tych buszach tam obok, w tych na kampach, co się pod żabę, co się chowa nawet. Ja znam te, wiesz. No, te no ale to ważne jest to, tylko, na przykład, no. Tylko słuchaj, że jak ja tam wchodzę, mi zaraz schodzą te głąby, co widzą na ekranie i ja nie mogę nic zrobić. Być może, ale ważne jest to, żeby... Jak być może, no za każdym razem, kiedy robię wizję, to mnie zabijają. Bo musisz wchodzić, to jest to, o czym rozmawiałeś, na przykład, jeżeli twój mit na przykład... Idę łapę umyć. Nie, nie, no to wtedy robisz tak jakby wizję. Ja na przykład nie wiem, jak całe tak jakby to wszystko jest ważne. No tak, ale w momencie, kiedy ty mój mówisz, idziemy zaraz smoka lub wizję teraz ten, ja idę i od razu mnie łapią, bo idą od razu tam, bo słyszą. No, więc jaki to okay, ma sens? No ale na przykład to jest tak, że oni na przykład robią Heralda, nie? Mhm. No to ty automatycznie mówię tak, nie robimy Heralda. To twojego i powinien odpowiedzieć coś takiego, że idziesz tutaj od razu. O, ja nawet mało tego, tak jak ty pokazujesz te wardę, ja troszkę inaczej tego jednego stawiam tam. No, bo którego? Tak jak pokazujesz tego na środku, co tam pomiędzy kampami. Gdzie? Koło blue stawiałeś. Tego koło tu, blue. No. No bo ja go trochę wyżej stawiam, właśnie każdy szuka go w buszu. Tu, tego drugiego, co tu, postawiłeś. Tak, tu. Tego, co wyżej trochę stawiam, tak. Bo oni go zawsze szukają przy tym, no i on często stoi. Można, tylko to jest taki już trochę... Wiesz, bo to musisz zrobić już taki trochę dłuższy puffing, że przejdziesz. Ale to jest jeden chuj, czy ja go postawię tu, czy tam krok zrobię dalej i to postawię. Tylko no nie mówię, do końca, nie jest bo, problem... tak jakby, bo musisz pójść bo tędy, a jak... Ty teraz robisz taką narrację, jakby ja nie wiedział, gdzie te wardy stać, a ja te wardy chodzę i stawiam, po prostu ginę podczas robienia tego. Okej, no to właśnie... Ważne to, skup się na tym, gdzie są ludzie, twoi przeciwnicy, żeby robić wizję. No, staram się, no ale no, no wiesz to, jak ja to wiem, wygląda, wiem, tak? Wiem. Teraz też, zobacz, poszliśmy w cztery górę, trzech się wróciło, jeden się teleportował, dwóch poleciało do ciebie. A biegliśmy za dwoma gośćmi. No, no rozumiem, to co rozumiem, robić? No rozumiem, czasami tak się zdarza, to fakt akurat. Akurat no nie mogłem nic, wiesz, bo ja wiem, żeby tą wizję robić, się stawiam, staram ją stawiać, czyścić, wiesz, no ale no nie zawsze ci się uda to zrobić. Zobacz ile razy jest k***em, że ja to zawsze warda zniszczę, nawet że mam ginąć, to warda zniszczę, no bo taki jestem, no bo lubię te wardy niszczyć. O, fałki, widzu, widza masz. A, jeszcze dwie minuty, wyżynie. To oglądamy w sumie, można to oglądać. To jest na live'a przychodzi. Dalej tłuste mam łapy. Taki nie, ignik ma jak ten, tylko bez ja ej, chyba 34 albo coś takiego zasipałem dokładnie. To znasz się z raperami?
Po co mu tłumaczysz, skoro on wie wszystko i jest najlepszy, a Silvera ma tylko dlatego, że go snajpią i podsłuchują kroki. Fałki 34? Nie, ja znam tylko Fałkiego, bo on nic ma... już nie mówię, gram w grę po prostu. Jezu, już nie przejmuj się tymi debilami. Jednym uchem wypuszczasz, drugim wciągasz, czy coś takiego. Kurczę, ej, lol, mi się zamknij program. Ty do mnie teraz mówiłeś? No, nie gadaj z tymi a debilami. A to coś ty mnie w kur... sam se podcisnąłeś. Ja? Truman Show. O. Wszyscy mój. No ty się coś, że ten, ja ci mówię, że kojarzę ten name, bo na czacie ma chłopa, to jakiś tekst do mnie. Ja potem żyję przy 7 grami. Nie wiem dlaczego mam Serafinkę na AD Carry. To jest dobre, nie narusz, to jest dobre. To jest dobre, tak, to jest, tak, bardzo dobre. Unlucky. Nie siedzę już na tej linii z tym śmieciem, po prostu. Czy on nic nie zrobił teraz? Zrobił, wziął kuzika, który robi pałę co jedynie. Nie, mam o Serafinkę. No jak, dobra. Jaka dobra, kurwa. Jest dobra. Ty porównujesz Serafinkę do ale tego, słuchaj. Czemu Mamon kwestionuje słowa praktycznie Challengera albo wysokiego Mastera? Grandmastera? Czemu? W sensie dla osoby, co ma niższe lot, robi pałę i stoi jak pis. To powinno być jak słowa Boga, pod względem jeśli chodzi o sam gameplay. To stan damage robi! Grasz... Nie jest dobra! Jak grasz z czymś, co nie ma constant damage, grasz po prostu inaczej. No nie da się grać, właśnie o to chodzi, bo oni wchodzą. On se stunuje i wejdź se robi wikołka, tu i co bije. A on se tylko wystrzeli skillę i se stoi i śpiewa. O to właśnie chodzi. Grasz krótkie trady, Mamon. Dodatkowo, Mamon, ty grasz na ziomka, który ma mastera na sobie. Co mnie to interesuje, że ma mastera, jak mam debila na AD Carry? Czarodzieja, no to mi to da. Że najprawdopodobniej wie więcej. No na pewno wie więcej, bo nie wziął czarodzieja. Dobra, kurwa, nie ma chuja. Mamon, to musi być jakiś eksperyment społeczny. No i fajnie, niestety. Zgon. Kogo wina? Eko, tak myślałem. Mógł kurwa przyjść. Jest. A już na bota nie idę, bo nie ma sensu dla mnie. Niedługo sprowadzę parę boksów japońskich kart Pokémon. Ten dobry jesteś jest. Może zainteresowany. Śmieć koło mnie. Nie. Raczej nie, ja angielskie wersje, dziękuję. Nie, ja już stoję FK, bo mi to nie daje panu w ogóle. Zepło. Ja bym wolał Bruce'a na linii niż tą Serafinę, ci powiem. Nie no, lepszy niż ta Serafina. Czyż Bruce ma mastera chyba, czy nie? Dobra, tyle, można iść grać.